Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Doświadczenie ostatnich kilku dni, ostatniego tygodnia pokazało mi, że ludzie bardzo, bardzo pragną, żeby Bóg był. I kiedy ktoś odbierze im tą wiarę w obecność Boga, w istnienie Boga, cierpią, są nieszczęśliwi. I tej wiary na powrót szukają, nawet jeżeli szukają podświadomie, nawet jeżeli nie wiedzą, że szukają. I Jezus Chrystus dzisiaj zwraca się do tych wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga, takim prostym słowem. Odwagi? Ja jestem. I sam fakt, że On jest, zmienia ludzkie serce. Ta myśl, Bóg jest, powoduje, że jesteśmy spokojni i szczęśliwi. Nie dlatego, że szukamy mrzonki. Nie dlatego, że musimy koniecznie jakoś zaspokoić poczucie bezpieczeństwa, którego nie daje nam świat. Tylko dlatego, że człowiek, kiedy wie, że Bóg jest, to nie tylko świat sobie właściwie układa, ale także swoje wnętrze układa sobie tak, jak ono powinno wyglądać. Sam fakt, że Bóg jest, nadaje nam sens, powoduje, że mamy życie. Nie mamy po co żyć, tylko po prostu życie mamy w swoich rękach. Widziałem to, że wystarczy czasami powiedzieć Bóg jest i to świadectwo, Bóg jest, odmienia serca. Bardzo Wam życzę, żebyście codziennie rano tak nabierali pokoju, żebyście mówili sobie Bóg jest. I dlatego jestem szczęśliwy. Do zobaczenia jutro.